siema, słuchajcie, zanim przejdziemy do odcinka, to chciałem was prosić o wyrozumiałość, bo to jest filmik zrobiony przez nowego montażystę. Tamten nadal jakby współpracuje, nadal robimy filmy, ale po prostu teraz zbliża się okres, gdzie tych filmów chcę trochę dla was więcej wypuszczać i zrobić sobie większy zapas. Także mam dwóch montażystów, bo jeden by po prostu nie wyrobił. Także dajcie chłopakowi otuchy, mam nadzieję, że z każdym jego filmem będzie coraz lepiej. Napiszcie w komentarzach jakieś uwagi dla niego, co mógłby zmienić w tych filmach, czego jest za dużo, czego jest za mało, co mógłby poprawić. Sprostujcie go też za dobre rzeczy. Standardowo proszę was jeszcze tuż dla mnie o łapkę oraz subskrypcję i mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba i że nie poczujecie zbyt dużej różnicy między tym montażystą a tym, ba może nawet, słuchajcie, będzie wam się bardziej podobało. Także co, ja was serdecznie zapraszam do odcinka, mam nadzieję, że wam się spodoba i już nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Siema, czemu ty mnie butem chcesz napierdalać? Bo lubię buty. Buty? Aha, że jesteś streetwearowiec. Tak. Okej, i co to jest za model buta? Vans Retro. Vans Retro? A Vans, Vans to jest chyba... Nie, Vans trochę inaczej wygląda. To są Adidas, korki od Adidasa są, wiesz? Dobra, giga jesteś zabawny. Nie, ale nie. Jesteś streetwearowcem? Nie. Okej, okay. A dużo masz fajnych parek butów? Nie wiem, takie klapeczki, kroksy. Piękny twerk, ale miałeś mi klapki pokazać, a nie dupę. Okej. Okay. Klapki, kurwa? No klapki, ja nie wiem, co będzie gorsze od tego. Aha, że język nie... Język niemiecki, ja myślałem, że ty specjalnie czarne dziecko pokazujesz. No, jak się ślisto, tak? Język niemiecki, kurwa. Oh my god. Siema! Chyba gadałem ostatnio z wami. Albo jeżeli nie z wami, to przynajmniej z jedną z was. Tam z okularami, dokładnie. I wydaje mi się, że ty jesteś koleżanką koleżanki, którą lubię, a ty mnie nie lubisz. Mam u ciebie moderatora. Ty masz u mnie moderatora? To chyba nie mówimy o tej samej osobie. Stysia. Aaaa! Martyna! Na imię Martyna masz, pamiętam dobrze? Nie. Karolina. Karolina. No, widzisz, kur... Pamiętałem, to albo to. Przepraszam, z dziewczyną moją mi się pojechał. Ten, ale okej, okej, okej. Klasa, klasa. No dobra, czyli jesteś ty i jesteś ty, czyli Gabi, okej, okay, Gabi, Karolina, miło mi was spotkać, cześć, poznajmy się teraz już tak prawdziwie, cześć, cześć, okej, okay. Opłacało się wydać 300 zł? Opłacało. Z perspektywy czasu, serio? No. Nie byłem jakby świadom, że usłyszę taką odpowiedź. No i co, i gdzie bywasz, jeżeli nie na live'ach, z koleżanką siedzisz? No teraz tak. Zatkałem flet, czym koleżanka jest lepsza ode mnie? Bo z nią mogę sobie usiąść i wypić na przykład. Ze mną też możesz, lecę po wódeczkę. Tak? Nie, 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 jeszcze nie zaczynam. Ale dzisiaj się napi***a jak księciunio. Co ty kur... robisz? Co? Co ty kur... Wow, Gabi kur... Ale masz wielkie, konkretne... Konkretny masz temat, nie będę kłamał, nie? Powiedziała, że jak muszę spokój, to wy mnie obgadujecie, że mam małe... Małe cyski? Co wy pierdolisz? Przecież ona ma takie bimbały. Ile wy macie? Ile? Poczekaj, 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 bo żeby to nie było, że ja jakiś pod... Ile macie lat? 12. Nie, pierdolisz, pierdolisz. Jaki rocznik jesteście? Jaki rocznik, jaki rocznik? 15. 06, 15, no i super, legalne, zajebiście, i to chciałem usłyszeć. Żeby, wiesz, później nawet za komplement mnie nie posłali do pierdla, nie? Bo będzie, że powiedziałaś, oj, cycka, 14 lat. No nie no, masz bały, trzeba to określić i powiedzieć, ja nie mówię, że ja coś chcę z tobą robić. Jeszcze, ale tak, no dobra, i co dziewczyny, co robicie dzisiaj? A wiesz, ile mam wzrostu, to ty skipniesz. No ile masz wzrostu? Zgaduj, zgaduj. 1,54 m. Ty, zgaduj, 55. Zajebi***. Po prostu miarka w oczach. Stąd mogę określić prosto, że mój prosty siusiak ma na przykład tyle, a nie tyle centymetrów tego dnia, nie? Tego nikt się nie spodziewał! No, także co? A tak, właśnie, a propos już centymetrów, to porozmawiajmy o... O tak, tak mi rób, wypinaj się częściej. Gdzie mieszkacie? Sutryka. W czym? Jacek Sutryk, Jacek Sutryka. Znam Jacka Soplicę, a Sutryka nie za bardzo. Nie, nie czytałeś się pana Tadeusza? Czytać też nie, tylko streszczenia słuchałem. A, no tak, to tak.
Ojejku, nie wiem, czy ty się zalecasz przez takie mówienie, czy co, ale definitywnie zadziałało, nie? Ale co jest? No nie, hejo, cześć malutki, hej, 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 robisz coś dziś wieczorem? Dobra, dawaj, bądźmy w tej sytuacji, gdzie pierwszy raz ja będę podrywany przez kobietę, a nie kobieta przeze mnie. Dawaj. No, spokojnie, wszystko w swoim czasie. Aha, czyli dopiero, czy jeszcze nie startujemy? Mhm, no dobra. Dobra, dobra, to może jakieś takie rozpoznanie zwiadowcze, co? To może tak, wpierw... 18. 18, dobra, 18. Sektapil jak się patrzy, imię? Oliwia. Oliwia, seksowna Oliwia, lat 18, no. Brzmi, no. Brzmi jak dobre ogłoszenie w internecie, nie będę kłamał. Nie, żartuję, żartuję. A skąd jesteś, Oliwio? Ale jesteś gaduła. Gaduła? Nie, ja się dopiero rozkręcam. Jak ty to powiedziałaś? Ten z województwa lubelskiego. O, byłem na Lubelszczyźnie kiedyś, wieki temu. Jadłem, pamiętam, że jadłem tam serca kaczęce chyba, albo coś takiego. A mój dziadek ozor. U was są takie pojebane czy do jedzenia, nie? Ja wiem, chyba nie. Jakieś tam kule byka, kurze serca, ozory, chuj to jeszcze. Ale dobrze, są też maciory do wpierdolenia. Także się cieszę, ładne kobiety. Ale w ogóle, czemu ty masz po ukraińsku czy tam po rosyjsku koszulkę i co to znaczy? No ja nie wiem, już kurde, druga osoba mi mówi. Znaczy to tak z ciekawości. A po jakiemu? A po jakiemu to jest, jak nie po ukraińsku? Nie wiem po jakiemu, nie patrzyłam nigdy na to tak. Dobra, a teraz mi powiedz, załóżmy, że to jest rosyjski, co nie? No. Załóżmy, że to jest rosyjski, jest napisane chuj dup. I nosisz taką koszulkę i nie zdajesz sobie sprawy, że... Ale tu jest napisane absolucji, to jest bardziej po angielsku niż po jakimś rosyjsku. No jak kurwa, jest 6 jakieś dziwna cyrylica. No ja nie wiem, kurde. Powiedzmy, że to jest odbicie. Dobra, odbicie, okej. Ty jesteś odbiciem mojej perfekcyjnej kobiety marzeń. Jakby można dać kobietę i kobietę lustrzaną odbiciu, to jesteś ty. Ja ile mam lat? Ja też mam 18 lat. A ty takie masz kolorki w pokoju w ogóle, tak? Wiesz co, właśnie, bo jest taka sprawa, że ja mieszkam samemu już i jestem... moja profesja jest dosyć średnia, w sensie ludzie dziwnie na nią patrzą. Jestem filmowcem, ale nie takim zwyczajnym, tylko filmów dla dorosłych. O, patrz, wiem. Nie wiem, czy ty słyszałaś, ostatnio jest bardzo o niej głośno. Gypsy, kojarzysz taką dziewczynę? Gypsy Queen z Portaba? Nie kojarzę. No taka Polka, ostatnio jest o niej głośno. No i właśnie ona robi sobie filmy. To ja jej montuję, ja jej nagrywam te filmy, wypożyczam sprzęt, się wypożyczam. A ty poważnie mówisz? Tak, no, skończyłem 18 lat i się tym zająłem, bo wiesz co? Od dzieciaka jestem uzależniony od pornografii i uzależniony od robienia zdjęć i filmów. Więc stwierdziłem, połączę te dwie rzeczy. No i idealnie, nie? No i na przykład jeszcze stoję z kamerą na planie, jest Gypsy Queen, prawda? A jeszcze jest jedna dziwka w pokoju, ona mi tam... Wiesz, tobie? O co chodzi? No tak, no. Muszę być zrelaksowany podczas pracy, wiesz o co chodzi? Naprawdę? No tak, no. Przy montowaniu tak nie jest. Na montowaniu muszę się skupić, nie? Chociaż pod stołem mam dużo miejsca, ale jeżeli chodzi rzeczywiście o filmy, to tak, zarejestrowania, znak zarejestrowania, znak zarejestrowania, znak zarejestrowania. To powiem ci, że mocno, no, mocno.